Radio Kratów. Gordona. Obiecałam, że opowiemy, jak wyglądają zajęcia. No to opowiedzmy, Pani Moniko, co tam się dzieje na tych zajęciach umuzykalniających z takimi całkiem maleńkimi dziećmi. Przechodzą mamy ze swoimi dziećmi. I zanurzamy je tak naprawdę w, w bogatym środowisku muzycznym, czyli umuzykalniamy przede wszystkim głosem, czyli śpiewamy. Śpiewamy i rytmizujemy, robimy to na przemian, śpiewamy w różnych skalach. Pomimo tego, że tak naprawdę w naszej europejskiej kulturze skara durowa i molowa to są te dwie, które najczęściej ośpiewujemy i najczęściej są one spotykane w muzyce, to jednak mimo wszystko śpiewamy im też w innych skalach już mniej spotykanych, czyli na przykład w lidyjskiej, góralskiej czy w Miks w solidyjskiej, w, 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 śpiewamy w Lokryckiej, we Frygijskiej, bawimy się z dziećmi. Czuję się, jakby pani w obcym języku mówiła, ale dobrze. Tak, mi. jest to <laughs> dla, dla większości osób nieobeznanych nie z teorią, zapewne jest to um, obcym językiem. pani, tak. co, co to są te, te skale? Co to są te skale? Nie wiem, czy będę w stanie tak pokazać na antenie, ale um, mogę coś zaśpiewać. Mm -hmm. Mogę coś zaśpiewać. Na przykład w skali durowej mamy. Um, Szalenie popularną naszą tradycyjną melodię Wlazł kotek. Uh -huh. To my ją tak naprawdę śpiewamy bez słów, na papa, -pa, na sylabach neutralnych, właśnie dlatego, żeby dzieci się nie skupiały na słowach, a na warstwie melodycznej. I śpiewamy sobie: Pam, 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 pam a później zaznaczamy tonikę i dominantę: Pam, pa pa pam, 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 pam. I w tym czasie rodzice wznoszą rączki do góry, a później te rączki opadają. Ewentualnie, jeśli to jest grupa z małymi dzidziuszkami, to mamusie podnoszą małe dziedziuszki do góry na pam pam pa, pam pam i obniżają. Pam. W ten sposób uczymy dzieci właśnie tego bogatego słownika muzycznego. Pokazujemy im tak naprawdę tą skalę, pokazujemy, które dźwięki są gdzie na skali. I w ten sposób te dzieci intuicyjnie się tego uczą, nie potrzebują do tego teorii. I tak można uczyć w ten sposób do szóstego roku życia. I tak naprawdę nie potrzebujemy później też uczyć od razu dzieci notacji muzycznej, yy, czyli zapisu. W postaci nutek, bo jeszcze przez kolejnych parę lat w szkole muzycznej też mogą w ten sposób się uczyć grać na instrumencie. Byłam i uczestniczyłam w takich warsztatach. Przyjechała ze Stanów Zjednoczonych Marilyn Law, która cały, całą tę teorię uczenia się muzyki profesora Gordona przerobiła na naukę gry na fortepianie. Fantastyczna sprawa. Dzieci zupełnie inaczej się uczą. To nie jest stresujące. Uczą się w bardzo naturalny sposób. Przyswajają muzykę, ale najpierw swoim ciałem i swoim głosem czyli najpierw uczą się śpiewać, uczą się rytmizować, chodzą dookoła fortepianu, um, uderzają w klawisze. Um, na początku zupełnie bez ładu i składu, a dopiero później uczą się bardziej ustrukturyzowanych utworów i też na początku zupełnie bez notacji muzy muzycznej.